Kasiu, dziewczyny zagrają dzisiaj dla Ciebie, a zwycięstwo 3-0 to chyba najlepszy prezent, jaki mogłaś otrzymać. Znaczy, wydaje mi się, że zagrałyśmy dla nas wszystkich, ale bardzo mi jest miło, że w ten dzień mogłam mieć urodziny i wygrałyśmy za 3 punkty, za te miłe prezenty i taka naprawdę niespodzianka dla nas, bo byłyśmy zaskoczone tym, że w ogóle ktoś dla nas prezent tutaj tak przygotuje i zaśpiewa 100 lat. Także bardzo, bardzo miła niespodzianka. Co zagrało dzisiaj, czego zabrakło w tym pierwszym spotkaniu z Atomem? Dzisiaj na pewno byłyśmy bardzo zdeterminowane do tego meczu, zagrałyśmy bardzo dobrze zagrywką, chociaż tam ją psułyśmy, ale to chyba jest spowodowane tym, że jak ryzykujesz, no to czasami i tą zagrywkę można zepsuć, ale chyba fajnie zagrałyśmy ogólnie zespołowo i tak jak słyszałam tutaj od kibiców, że naprawdę bardzo, bardzo fajny mecz w naszym wykonaniu. Mimo słabego przyjęcia potrafiłyście wykorzystać swój atak i to wydominowałyście na siatce nad rywalkami. To właśnie i to bardzo cieszy, bo i zagrałyśmy super też w obronie, bo bardzo dużo piłek wybroniłyśmy. Także ten blok obrona fajnie zadziałał i ta walka, która była dzisiaj w tym meczu, także tylko cieszyć się, że tak fajnie. Pracujecie nad tymi elementami, nad tym blokiem i obroną na treningach? Cały czas i poprawiamy bardzo często błędy i cały czas ćwiczymy różne zagrywki, różne założenia, także myślę, że to tylko procentuje. Zagrałyście dzisiaj dla swojej koleżanki, żeby sprawić jej prezent urodzinowy tym zwycięstwem? Myślę, że też dla Kasi, jak i dla pozostałych dziewczyn, i dla nich, i dla siebie również ten prezent na pewno cieszy to zwycięstwo za 3 punkty. Widać po tobie, że łapiesz coraz lepszą formę, bo w obronie szalejesz niesamowicie w tych ostatnich meczach. No dziękuję. Dobrze się czuję faktycznie w tych ostatnich meczach, ale to też zawsze mówię, że obrona też jest determinowana przez dobry blok, więc tutaj też ta współpraca między nami jest bardzo dobra. Pracujecie nad tym elementem, nad tym systemem blok-obrona na treningach? Oczywiście tak i przygotowujemy się przed każdym meczem, przed każdym przeciwnikiem, dostosowując się do gry przeciwnika, także to jest na treningach robione i powtarzane. W dzisiejszym meczu słabiej spisywałyście się w przyjęciu, co nadrobiłyście bardzo sprytnie atakiem? Szczerze mówiąc, nie wiem, jak tam w statystykach wyszło przyjęcie jak atak, ale myślę, że w ataku fajnie, nawet myślę, że też dużo wykorzystanych kontr przede wszystkim, bo to też, tak mi się z tego co pamiętam, to były skuteczne i to na pewno cieszy, bo jednak się, nawet chociaż jest to przyjęcie troszkę słabsze, ale nawet obronione te kontry później skuteczne, to jest super. Co zagrało dzisiaj, czego zabrakło Wam w tym pierwszym spotkaniu z Atomem? Trudno mi powiedzieć, bo dosyć dawno był ten mecz, no był dla nas nieudany zupełnie, a nie chciałabym już do tego wracać, więc cieszymy się z dzisiejszego zwycięstwa i zamykamy temat Sopotu. Zagrało wiele rzeczy dzisiaj. No, przede wszystkim było widać waleczność na boisku. Tak? Nie było piłek straconych. Bardzo dobrze tutaj relacja blok-obrona nam się udawało. No, bardzo fajna reakcja do tych piłek kiwanych. Bardzo fajnie to wszystko wyglądało i dużo kontr, dużo spokoju w tym wszystkim, więc to nadało taką jakby przewagę nad przeciwnikiem. No i na pewno wyższa skuteczność ataku naszego niż przeciwnika. To było zdecydowanie lepsze. Przyjęcie mieliśmy gorsze niż przeciwnik, ale skuteczność ataku była bardzo wysoka. No to na przykład możemy się cieszyć z tego, że z tych piłek trudnych, bronionych i z tych piłek, które nie były dobrze przyjęte, potrafiliśmy dobrze wystawić piłkę i z tych dobrze wystawionych piłek te ataki były skończone, więc to, że tak powiem, nie przeszkodziło nam zbyt bardzo. Czego zabrakło? Nie wiem, czy tu można teraz rozpatrywać, czego nam zabrakło, bo jeśli wygrywa się 3-0 i to bardzo fajnie, na pewno można szukać różnych rzeczy, ale może tak na gorąco nie zagłębiałbym się w to, tylko bardziej bym się cieszył dzisiaj z tego wyniku 3-0. Pracujecie na treningach nad tym systemem blok-obrona, bo dzisiaj zarówno Lucyna Borek, jak i Klaudia Kaczorowska świetnie spisywały się w tym elemencie. Tak, cały czas pracujemy nad tymi elementami blok-obrona, tak, i mamy dostosowane to do każdego przeciwnika troszeczkę inaczej, ale jak widać, jeśli wszystko nam się udaje, wtedy mamy takie efekty jak dzisiaj, czyli dużo bronimy, dużo piłek podbijamy, ale na pewno, tak mówię, dzisiaj byliśmy bardzo aktywni w tej obronie i mimo tego, że czasami dobrze się stoi, a się piłek nie broni, a dzisiaj te piłki broniliśmy i to na pewno przydało nam dużą przewagę. Mieliście taki cel, żeby wygrać dzisiejszy mecz jako prezent dla kapitan zespołu?
Nie wiem, co szatnia sobie ustaliła, ale my się jakoś tak nie zagłębiamy w te tematy. Wiadomo, że fajnie jest wygrać, można to powiedzieć, o to dla kapitana, dla naszego kapitana, który dzisiaj ma urodziny, tak, jakiego prezent, ale nie, jednak, że tak powiem, my jako sztab nie dawaliśmy takiego ciśnienia, po prostu przygotowujemy się do każdego spotkania tak jak do każdego innego. Jest to dla nas, każde spotkanie jest dla nas bardzo ważne.